Natan Marcuń Ostro Załęckim i Denisie Labrydze. Denis Rozprówacz, nieślubny syn Najmana. Murański staje w obronie polskich służb. Szacunek do funkcjonariusza, żeby to była norma. Tej wiele innej hecy w dzisiejszej wisience Serniczka z Gówna. Proszę o kliknięcie kciuka w górę pod tym filmem, a także pozostawienie swej saszety w miejscu do tego ustalonym. Zapłaszam. Pradawni mnisi wiadali, że Natan bez aferek może jedynie grać w ping-ponga swoimi kulkami. Ten znowu zaczął szukać zaczepki, tam gdzie lepiej o zmroku bez obstawy nie przechodzić. Na pierwszy łogień poleciał Denis Labryga, któremu nie spodobała się postawa pana w loczkach. Ten miał zażartować a propos jego incydentu związanego z kasztanami pani Bambi. Nie było to nic specjalnie zaczepliwego, lecz każdy ma prawo odebrać to inaczej. Chodziło o to, że na jednym z paneli fejmu ten miał poruszyć jego temat w formie głupawej anegdotki. Mirabelka szybko pokusiła się odpowiedzieć na swoim Instagramie. Cytuję: właśnie Natan Marcuń. Również wjebały się w przedział, gdzie świat jest mały, a łatwo nakryć się kopytami. Koniec cytatu. Natan grzecznie, ale jednak delikatnie podirytowany podkreślił, że lubi Labrygę i nie chciał zranić jego cennych uczuć. No to stary, mieliśmy teraz TV, nie? Była afera z tym Denisem Labrygą, to powiedziałem, witamy w drużynie tam, Denis, nie? A, że do teraz TV, no tak, i zdjęcie moje jest właśnie z tymi i napisałem, witamy w drużynie. Ale ja go k***a lubiłem. Tak internetowe przepychanki coraz to bardziej zaczęły przypominać konflikt z prawdziwego zdarzenia. Natan zarzucił przystojniaczkowi, że ten rzekomo wypisuje do jego znajomych, by ci udostępnili jego adres. Jak było naprawdę? Wie zapewne tylko Natan. Jego bujna jak bujna czuprynka jest Dominika Bossa wyobraźnia. Natan Marcuń, ty myślisz, że ja nie mam co robić, tylko wypisywać po ludziach o twój adres? Chłopie, ja cię lewą ręką miażdżę w oktagonie. Lewą jedną ręką. Natan momentalnie skontrował jego monolog, ale tym razem pokusił się o nieco bardziej trafne pstryczki w nos. I szczerze, nawet to było zabawne. Bez zbędnych przekleństw czy innych takich, zobaczcie. Doszły mnie słuchy właśnie od moich znajomych, że chcesz kupić mój adres, w sensie aktualnie gdzie przebywam, gdzie jestem na wakacjach, coś tam, także tu i Magic Life, zapraszam, możemy razem opierdzielić kiełbaski, bo tu mają dobre, chociaż w sumie taką co ty jadłeś, to nic ci już się jakby nie zastąpi, nigdy w życiu myślę. Tak konflikt ciągnie się do dziś jak ten smród po gaciach, ale to jeszcze nic. Pierzasty postanowił zaczepić jeszcze jednego Denisa, tego bardziej dymogennego, który jak miewam, wykręci mu jajka jak kręcone są jego loczki na główce. Jeden z widzów zadał mu pytanie, co sądzi o Denisie Załęckim. Korzystając z okazji hejtu na niego, podpiął się pod temat i ponownie cytuję: Denis od początku obrażał mnie za wszystko, co się dało. Wygląd, styl życia, ubieranie się itp., kiedy jeszcze udawał prawilniaka, czyli zanim wyszło, że to zwykła paruwa bez honoru i charakteru. W aktualnej mojej formie Denis jest do szybkiej weryfikacji. Lecz nie jest w mojej federacji, a ja mam wielu innych przeciwników zaplanowanych z mojej federacji, więc jeżeli pojawi się okazja, mogę przed szeligą skończyć fleta przed czasem. Mam w rodzinie wojskowego, policjanta i detektywa, także będę miał dobre wsparcie. Jedyny mój warunek to klatka zamknięta na klucz, aby biegiem nie mógł uciec z klatki. Zapamiętajcie, ja się was nie boję. A to, że o was nie mówię codziennie, nie znaczy, że nie nadejdzie wasz ostatni oddech. Wysyłam pozdrowienia dla Labrygasa i El Żono Jebako. Koniec cytatu. Ale chcę po prostu powiedzieć, że u Boxdela na aferkach mnie wyzywałeś, jak jeszcze był pierwszy chyba fajn, kiedy ja walczyłem w 16, na jakichś tam wywiadach, za moją fryzurę, bo miałem długie kurwa włosy, bo w wieku 18 lat ćwiczyłem na siłce i motywowałem młodzież. Jesteś zwykłym po prostu na mnie petem, bez jakichkolwiek zasad. Ja nie jestem zasadowcem jak ty, a nie mam i nie udaję jakby zasadowca, mam większe zasady niż ty i większy honor. Dla mnie jesteś po prostu zwykłym zerem. I zapraszam cię, przyjedź, nie wiem, nagraj filmiki z Labrygasem, co chcesz i zobaczymy, co się z tobą stanie wtedy. Chyba nie muszę mówić, że pan mięśniaczek szybko pokusi się o odpowiedź w jego kierunku. Do zobaczenia niedługo, nakręcimy fajny filmik z twoim udziałem. Słowo. No cóż, jak w grę wchodzą zabawne filmiki, to w tym przypadku staję po stronie Denisa Rozrabiaki, Natan na to. Imię Denis zobowiązuje. Jeżeli wszyscy chcecie kręcić filmy, to może zacznijcie od jakiegoś OF-a, Labrygas i Załęcki, Trans TV 2024, wkrótce. Koniec cytatu. W sumie to nie wiem, co mam o tym sądzić. Niby mógł sobie odpuścić, bo ni to szczere, ni to potężne, ale jak widzi w tym szansę na podbudowanie cyferek, to ani wy, ani żaden z kosztonów mu tego nie zabroni. Tym bardziej, że walka i z jednym, i z drugim jest totalnie bezsensowna. Z drugiej mańki jesteśmy w świecie frików, więc równie dobrze można by prowadzić jakieś zasady, że Denis wali pierzastego tylko lewą ręką, zaś Natan ma full zestaw. Rzecz jasna z baseballem w samych slipkach na klatce schodowej. Warto też wspomnieć, iż Natan faktycznie sprogresował, jeżeli chodzi o umiejętności w oktagonie. Dość ładnie ubił hejtera, który mniej lub bardziej umie treptać nóżkami w rytm makareny. Pozostaje mu jedynie trenować, jakby jutra miało nie być. Kto wie, może kiedyś uda mu się odbić od tego całego gówna, którym sam się obsmarował.
MMA jest nieprzewidywalna, a waga ciężka rządzi się swoimi prawami, o czym niejednokrotnie wspominał nam Pudzianowski. To jest sport i waga ciężka. A waga ciężka jest, jak ja to zawsze wiele razy powtarzam, specyficzna. Chwila nieuwagi i sobie leżę i oglądam lampy od dołu. Kolejnym napletkiem spod uniwersum Dymy Pierwsza Klasa jest pan Murański, który, no trzeba przyznać, nie budzi już takiego zainteresowania co kiedyś. Dziś jego angaż warty ledwie tyle, co sześciopak soczku z krowiego placka. Jakby tak zniknął z przestrzeni publicznej, nikt by nawet tego nie zauważył, a co dopiero się popłakał. Chyba że testosteron, któremu marzy się bitka ze Zgredziałem. 31 października na kanale Salon 24 Jacuś zaskoczył internautów swoją wypowiedzią a propos mundurowych. Poszło o to, że wiele twarzyczek z prawilnego świata nie do końca pała sympatii do pana Kamila Mindy. Z racji, iż jest wojskowym i mundur nie jest mu obcy, dużo osób niechętnie podaje mu rękę, co, umówmy się, jest już szczytem głupoty. Mamy czasy, jakie mamy. Wojskowi powinni być znacznie lepiej nagradzani, bo w końcu to oni w razie W pierwsi poczują na skórze oblicze konfliktu między państwami. Oburzony Murański chyba po raz pierwszy zaczął świecić prawidłowym przykładem dla młodzieży, tym bardziej, że to Mirabelka kreowała się na największego prawilniaka w Polsce. No ale okidoki. Zobaczmy, co takiego ma do powiedzenia nasz łysy przystojniaczek. No dyskutuje o nim dwóch młodych ludzi? Czy może mogą mu podawać rękę, czy nie? To dla mnie jest wielki honor, jeżeli to Kamil Minda podałby mi rękę. Bronią społeczeństwa, tak? A ci, którzy go deprecjonują, to mogą wam co najwyżej mieszkania okraść, jak wojsko pójdzie na granicę. Żołnierz, żandarm, policjant, no, szykanowany za to, że nosi mundur i broni naszej granicy. Między innymi naszej granicy. No coś nieprawdopodobnego. Taka prawda. W każdym zawodzie znajdą się czarne owce. Od ludzi w gastronomii, po wojskowych, kończywszy na tych kierujących tym wszystkim. Nie zmienia to faktu, że nie każdy człowiek jest przysłowiowym skurwysynem. Jakbyśmy tak żyli w świecie pozbawionego prawa, to niezależnie od naszej postury, raczej długo byśmy nie pożyli. Już nie mówiąc o tym, że pewnie polowalibyśmy na jedzenie z włócznią w dłoni, jak gówno, w które właśnie wdepliśmy, służyłoby nam jaka rozpałka. Swoją drogą uwielbiam Jacka, gdy gra w jakichś serialach, bo jak myślicie, jaką rolę można dać temu facetowi? Na pewno nie pana stojącego za ladą w cukierni, tym bardziej papieża. Pewnie, że rolę kryminalisty zamkniętego, rzecz jasna, za niewinność. Takową dostał w jednym z seriali emitowanym na TVP. Cytując jeden z komentarzy pod nagraniem, Jacek ze swoją facjatą pasuje tam jak nikt inny. Nic dodać, nic ująć, łapcie fragment. Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja! Stop! Ciekawi mnie tylko jedno. Jacek od dawien dawna mówił o hakach na Nitrozyniaka, Stanowskiego i wielu innych. Mija już dość długo czasu, a słowa Morana jak zwykle okazały się bezwartościowe. To samo jak z filmem, który miał nakręcić Konrad Niewolski. Ten miał nagrać czarną komedię parodiującą świat freakfightów. Premiera miała odbyć się we wrześniu tego roku, tymczasem nic. Nawet żadnego info a propos przesunięcia tego uniwersum. Wielka szkoda. No ale taka produkcja to nie filmik YouTube'owy, więc może faktycznie coś nie zgrało się czasowo i filmu się doczekamy. Ciul wie. To by było ekstra. Ale chyba nikt mi nie wytchnie błędu, jeśli powiem, że to afera ze Zbigniewem Stonogą była najbardziej płezabawna. A Stonoga jak to Stonoga, dość potężnie pokazał Bambikowi, gdzie jego miejsce, czego mogliśmy być świadkami w jednym z jego nagrań. Jednak o tym przedsięwzięciu dosadnie wypowiedziałem się w odcinku o panu Zbigniewie. Tutaj macie anotacje, oglądajcie, bo ja żyć wiecznie nie mam zamiaru. Pozdro ziomale.